ciężko jakiś pozytywny komentarz po takiej porażce 400 punktami. Mieliśmy swoje założenia taktyczne, ale no, niestety nie zrealizowaliśmy ich nawet w 15%. Zostaliśmy stłamszeni przez zespół Asseco i z każdą minutą nasza wiara niestety spadała. No, także ten mecz pokazał troszkę nasze miejsce w szeregu i cieszymy się z osiągniętego sukcesu, bo czwarte miejsce w Polsce do tego zespołu jest ogromnym, niewątpliwie sukcesem. Natomiast no, ostatnie dwa dni były dla nas ciężkie i musimy się z tym zderzyć, stanąć przed lustrem, spojrzeć w niej i odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej. Jeśli chcemy walczyć o wyższe cele, bić się o medale, to musimy zrobić ogromny postęp, przede wszystkim mentalny. Naszą największą zmorą był brak realizacji założeń taktycznych. No, to jest drugi mecz z kolei, gdzie tych założeń taktycznych nie realizujemy. Przy zespołach już dobrze zorganizowanych, gdzie są dobrze poukładane, tak jak Asseco, brak realizacji założeń, brak aktywności w obronie. No to niestety do tego jeszcze Asseco dzisiaj trafiało na świetnej skuteczności za 3 punkty. No to jest ciężko nawiązać rywalizację. Przede wszystkim lekcje powinni wynieść liderzy tego zespołu i tak naprawdę spojrzeć realnie na to, w jakim są miejscu, ile pracy ich czeka. O ile Mateusz Żebrok spełnił pokładane w nim nadzieje, ciągnął ten zespół bardzo mocno. Mikołaj Wodarczyk naprawdę grał świetny turniej. Może te dwa mecze ostatnie troszeczkę mu słabiej wyszło, ale mimo tego jestem bardzo zadowolony z jego postawy. Natomiast pozostali chłopcy no, muszą naprawdę wykonać tytaniczną pracę, żebyśmy w lutym, marcu ponownie mogli się bić o medale.